Dobra, siemaneczko, dzisiaj jest trzeci film z naszej serii Minecraft Survival. Tylko oczywiście smutna informacja była, pierwszy film nam się usunął. Tak, pierwszy film z tego. Jeszcze on nawet nie zdążył być opublikowany, on się usunął, bo wystąpił błąd, a ja go w galerii nie miałem, więc niestety się usunął. W pierwszym filmie, jak coś, to po prostu zwiedzaliśmy teren i robiliśmy połowę mojego domku. Dobra, teraz robimy kolejną część mojego domu i tutaj na pewno trzeba to zabudować, bo to jest brzydko. To jest stary dźwięk z Minecrafta, Lesi. Co to jest grane? Na tej wersji może być ten dźwięk? Nie wiedziałem. Serio, ja nie wiedziałem. Ale ten dźwięk mi się kojarzy tak starymi czasami, jak się zaczynało grać Minecrafta pierwszy raz. Ale fajnie. Pamiętam mój świat, jak ja pierwszy raz Minecrafta grałem, to jeszcze na świecie, na samouczku jakimś. To ja pamiętam, jak chałupy z dirta budowałem dosłownie. Mi się drewno nie chciało zbierać. Dla mnie to nie było nic w tym dziwnego, że chałupy z dirta robię. Ja dosłownie byłem takim prawdziwym noobem. Niektórzy to nie są takimi noobami na początek. Czasem ja se chałupy z dirta budowałem. Że każdy jest chociaż trochę noobem na początek. Ale tak to, co aż tak bardzo, to chyba zazwyczaj nie jest tak. Ale dobra, ludzie, ja wtedy byłem dużo młodszy. To ja jakoś nie ogarniałem Minecrafta wtedy. No Jezu, co ja robię? Więc proszę się jakoś nie dziwić. Dobra. Wiesz, ja tam przez przypadek zrobiłem zboczoną rzecz, w sensie zboczony kształt, sorry. Ja nie chciałem takich zboczonych symboli robić, ale to było przez przypadek. No dobra, trudno się mówi. Było, minęło. To było aż minutę temu, nawet nie całą. Cicho byście. Nikt nie zauważył oprócz was i mnie. Dobra. A pewnie zajęcie się tego filmu jakoś dużo ludzi nie będzie oglądać, bo pewnie z wieczoru sobie pooglądają. Ale mi to jakoś nie przeszkadza. Mam nadzieję, że kiedyś mi się bardziej wybije seria ta Minecraft Survival, bo widzę, że na razie was jakoś to nie interesuje. Ale zauważyłem, że wy u mnie na kanale wolicie bardziej shortsy od filmów. Dlatego częściej nagrywam shortsy, więc czasami może być nawet po 30 shortsów w jeden dzień. To już nawet bardzo dużo ludzi chyba zauważyło. Dobra, to zbieram. Teraz będę robić... Chyba zacznę teraz... O Jezu, ale mi gorąco w realu, nie mogę wiatraka odpalić, bo ja mam sztuczną pajęczynę jakby na Halloween. Szkoda, że akurat teraz, podczas jak się Halloween będzie zaczynało, robimy tę serię, bo tak to byśmy sobie zdążyli już ozdobić dom, jakbyśmy wcześniej zrobili. A teraz pozbieram sobie trochę piasku, bo ponieważ na szyby. Żeby było. Właśnie, to napiszcie mi też w komentarzu, czy są jacyś villagerzy, od których można kupić szkło albo to szkło cienkie, szyby lub w sensie okna lub szkło. I to jest obojętne, byle żeby chociaż jedno z tych było można kupić. Mi się wydaje, że chyba można, ale ja nie wiem u jakiego, więc proszę napiszcie mi. Dobra. Patykami to przepalę. Właśnie już drzwi zrobię sobie. Ale dobra, to trzeba sobie troszkę drewna dorobić. Robimy drzwi. To jest chyba mój jeden z najbardziej ulubionych rodzajów drzwi. O, jedna mi została. No to sobie tu schowam. W
sensie słowa może sobie już niektóre rzeczy. Dobra, takie rzeczy sobie niektóre pochowam. Dobra, niektóre spochowałem. Zgasło w piecyku, czego się można było spodziewać. Bo tymi patykami to jakoś dużo to nie poprzepalam. Dobra, to ja zrobię cięcie, poczekacie sobie i będziecie to widzieć już. Jak będzie przepalone. O Jezus Maria, co wy tak na tym nagraniu widzicie ten mój ekwipunek? Sorry, że tylko ekwipunku tak nie widać w ogóle. Zrobię cięcie. Dobra, już się trochę przepaliło, bo się przepaliło 6. Czyli tyle, ile potrzeba, żeby zrobić te cienkie szyby, a ich się zrobi chyba 16. Tak, dokładnie, 16 się zrobi. I będziemy mieli na oknę. Na pierwsze okno. Uii, cieszymy się. Drugie okno. Trzecie okno. Nie pytajcie się, co mi się dzieje w łeb, etyny. Braku szkła. Dobra, porozwalajmy sobie tego. Zbieramy piasku, żeby było więcej. Dobra, już mi bąbelki prawie wszystkie zeszły. Zaraz będę musiał sobie wziąć trochę jedzenia, bo jak głodny jestem. W sensie w tym, na krawcie, żeby nie było żywego. Bo jakoś na to uwagi teraz nie zwracałem, bo ja teraz się bardziej skupiłem na budowaniu. Dobra, trochę tego dam na to. Czemu to się nie przypali? Matko boska, co ja zrobiłem? Czemu ja to szkło wsadziłem? Co to było? Ale co to było? Słyszeliście to? Jakbyś się dość czasu. Jezu, prawie zawału dostałem, jak mi serce teraz wali. Matko boska. Już myślałem, że tu creeper podszedł i tak po prostu chałupę rozwalił. To by było na pewno nieprzyjemne za bardzo. No co ja robię? Dobra. Idę szybko jeszcze jeden blok piasku i będzie na jeszcze ten. Już będziemy mieli kolejne 32 te szkła cienkie. Przynajmniej z mojej matematyki tak wynika, a ja dobry z matmy nie jestem, więc jak jakiś błąd tam popełniłem, to proszę mnie poprawić, albo po prostu nic nie pisać, albo nie hejtować przynajmniej, że ten. Po co ja mam słuchać na matmie? Ja na matmie wolę gadać. Robiłem kiedyś eksperyment kiedyś na TikToku, kto w jakiej ławce siedzi, to jaki jest. I ja, moja ławka to jest największa gaduła z klasy i to jest chyba prawda. Jeżeli chodzi o mnie i o mojego kolegę z ławki, czyli pana Błażejka, którego chyba każdy zna. O, wystarczyło tyle. No w sumie dobrze.
Ja chyba pójdę i te nasiona, które tu są, to pójdę i chyba do villagerów sobie zrobię mączkę kostną, żeby te drzewa wyrosnąć. Potrzebuję takich drzew, ale takie w wiosce jak są, to chcę zostawić, bo w wiosce fajne te drzewa są. Bo mój domek chyba jeszcze się tak do wioski. Jezus, sorry, bo trochę. Troszeczkę chory jest. To tak się chyba nie zalicza jeszcze do wioski, ale się będzie zaliczać. Chłopie, patrz, jak ty się tu wydeptał. No uważaj, że już trochę. Ty se farmę niszczysz. Naprawdę brakło. Da się tam zgniłe mięso dać? Nie da się. Da się to dać? Da się. To jest nawet dobre, jeżeli chodzi o kompostownik. No Dawaj tutaj te nasiona. Masz tu, ja odrosnę ci, bo trzeba dbać o naszą wioskę. Czemu on mi tu wziął? Ja tu ciężko pracuję, żeby wziąć sobie mączkę kostną, a ten mi to bierze. Co za cham w ogóle. No, naprawdę. Jezu, co to było? Słyszałem takie walnięcie młotem. To jakiś villager może teraz pracuje, bo teraz jest chyba godzina pracy, z tego się nie mylę. No teraz tak około będzie 12, 13, oni mniej więcej chyba wtedy mają godzinę pracy. Ja się cały czas zastanawiam, kiedy mi te drzewa zasrane wyrosną. Bo potrzebuję tamtego rodzaju drzewa, żeby dokończyć dach. W sumie tu takie drzewo rośnie, tylko takie rozrośnięte. A nie, my jednak mamy tu biom bez dużych drzew, bo tu rzeka jest oddzielająca te dwa biomy od siebie, czyli zwykłą dżunglę z dużymi drzewami i bez. Więc fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że tam nie ma kawałka drewna jakiegoś. Chyba nie. I dobra, teraz dokończę ten dach. Zrobię furtkę. I chyba będzie można powiedzieć, że mój dom jest skończony, tylko jeszcze wnętrze, to tam wnętrze to będę w różnych odcinkach robić, ale tak to prawdopodobnie jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj wieczorem będzie live'ik zrobienia więcej domów villagerów. Dla villagerów. O, może tak. Bardziej. Może będzie live, ale możliwe też, że nie będzie. To jakby nie było, to błagam nie obrażać się. Bo ja pamiętam jeszcze czasy hejtowania mnie, jak taki jeden Holst, ja już powiem ich Niki, żeby ten, bo sobie pożałem trochę. To Holstian, Tche do Gwariat chyba, Gigamenel i ktoś tam jeszcze mnie hejtowali cały czas. I nie tylko mnie, bo w sumie dużo kanałów oni hejtowali, to powiem wam, że nie było zbyt fajne przeżycie. A potem, i oni cały czas pisali jeszcze, że ja kidem jestem, a potem się okazało, że ja jestem starszy od nich, sobie wyobraźcie. Idę do wioski se pozbierać jeszcze snopić siana, żeby nie być głodnym. Jako w ogóle.
Jajko. Dobra, zostawię tam to jajko, bo ja już zaczynam dostawać jakieś okleju. Jest jak ja mam mało HP. Trzeba iść, żeby chleb zrobić. Dobra, villagerowie mają czasem craftingi w domach, bo chyba mają, ale to nie wiem. Wolę chyba do mojego domu pójść. Słońce zaraz zachodzi. Ja mam tylko trzy serduszka, więc zbyt fajnie nie jest. Czekajcie, muszę to już poprawić jedną rzecz. Dobra. Film już trwa 16 minut, tak ogólnie. A mieliśmy jeszcze robić jakieś tam rzeczy, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Myślałem, że mniej więcej w 15 minucie już skończę robić dach. Ja jeszcze połowę mam dachu do zrobienia. Dobra, i teraz tu idę. Aha, zapomniałem o tych drzewach, że trzeba jeszcze te drzewa wycinać. Może mi brakuje tutaj dosłownie jednego rzędu i tutaj dwóch mi brakuje. Wiem, że tu jest chyba normalnie takie drzewo, ale ja nie chcę tych krzaczków ścinać, bo one fajne są na tym biomie dżunglowym, ale one nie odrosną. Bo tych krzaczków się nie da zasadzić, więc one tam będą już do końca istnienia chyba tego świata. Napiszcie w ogóle, czy wam się podoba ta seria, bo jak wam się nie podoba, to ja mogę skończyć tą serię i nie będzie już w ogóle filmów z tego świata, no chyba, że bardzo rzadko. Dobra, i teraz idę robić ten dach, ale jeszcze pójdę się przespać na szybkiego. Nie wiem, czy ja ten ekwipunek tak cały czas odpalam. Dobra, robię schodki, pyk, 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 pyk. Tak poleciało po prostu, tak od razu. I dobra. O nie, jeszcze ten. Już się napiję. Dobra. Jezus Maria, ja nie wytrzymał z moim wyrzucaniem. Jeden typ mnie... Nie, jak... Ja byłem u jednego typa ostatnio, to miał na odwrót Minecrafta. Poprzestawiane ustawienia i ja teraz jestem na i się przyzwyczaiłem do tego, że wszystko na odwrót się robi. W sensie guziki kilka i ogólnie takie rzeczy. Dla tu raczej pustaka już starczy. Będzie można oznajmić, że mój dach jest skończony, a dokładnie już nie tylko dach, tylko domek. Domek można powiedzieć, że już jest skończony, tylko jeszcze oświetlenie trzeba zrobić. Ale oświetlenie to się ogarnie. Oświetlenie to w następnym dniu Minecraftowym ogarnę i będzie koniec filmu chyba. Dobra, tak, ja wiem, gdzie jest dużo węgla. Tak mamy 2 minuty tak stąd. Czyli tak w 21 minucie filmu może tam dojdziemy. A tu jeszcze jakiś kajf jest, może tu popatrzę w sumie. A nie, bo tu tutaj jest właśnie. Tu gdzieś ten węgiel był. O, jest tam. Jest węgiel. No, co ja robię z tą ścieżką? Ludzie, wytłumaczcie mi, co ja mam z tą ścieżką, że ja za każdym razem używam łopaty na odwrót. Mogę tylko, żeby mi to tam nie spadło. Czasami nie ma jednego bloku już. Dobra. Taka dzieło się napije.
Dobra, dużo tego węgla tu jest. Już sobie zrobię przynajmniej jedną pochodnię, żeby mieć do jednej ręki. Zaczął opadać. Dobra, to pierwszy deszczowy dzień na naszym świecie, więc spoko. Fajne przygody się dzieją. Znaczy na razie jeszcze przygód nie ma, ale właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Jeszcze na pewno będę dużo robić wypraw i będą live'y takie, że będę robić wyprawy takie, że na przykład po godzinę w jedną stronę będę szedł nawet. Tak, godzinę drogi od naszej wioski. A jeszcze konika sobie ogarniemy. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Mam nadzieję, że dam radę wyjść. Dam tutaj. Dobra, wyszłam jakoś. Dużo tego węgla pozbierałem nawet. O Jezu. No i dobra, ja sobie dam to oświetlenie i będzie chyba koniec filmu już tak dosłownie. Jak się film podobał, to zostawiacie łapeczkę w górę i subika, bo ja będę wtedy szczęśliwy. I tam, dobra. I w ogóle możecie mi pisać pomysły, co mam zrobić na naszej wiosce, która tam jest. Też wymyślicie nazwę dla wioski. Ja chcę, żeby tam wioska miała jakąś nazwę, bo raczej głupio mieszkać w jakiejś wiosce, która nie ma nazwy. Bo wyobraźcie sobie, taką sytuację. Ktoś się was pyta, w jakim mieście lub wiosce mieszkać czy coś. A wy mówicie, nie ma nazwy ta wioska. No, głupio by było trochę. Dobra. I to będzie na tyle z tego odcinka. Jak się wam podobało, to łapeczka w górę. I tak serio, to już na raz.